Nie mogę przypomnieć sobie jego twarzy. Stawał wysoko nade mną, na długich, rozstawionych nogach. Widziałem złoty łańcuszek, popielaty surdut i chudą szyję, do której przyszpilony był nieżywy krawat. On pierwszy pokazał nam nogę zdechłej żaby, która dotykana igłą gwałtownie się kurczy. On nas prowadził przez złoty binokular w intymne życie naszego pradziadka, Pantofelka. On przyniósł ciemne ziarno i powiedział: sporyż. To z jego namowy w 10. roku życia zostałem ojcem. Gdy po napiętym oczekiwaniu z kasztana zanurzonego w wodzie ukazał się żółty kiełek i wszystko rozśpiewało się wokoło. W 2. roku wojny zabili pana od przyrody, łobuzy od historii. Jeśli poszedł do nieba, może chodzi teraz na długich promieniach, odzianych w szare pończochy z ogromną siatką i zieloną skrzynią, wesoło dyndającą z tyłu. Ale jeśli nie poszedł do góry, korytarza liści.